Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku vloga Pastora. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o takiej kwestii, którą osobiście nazywam inercją duchową, albo prawem duchowej inercji. Co to jest inercja? Inercja to, innymi słowy, prawo bezwładu. Czyli jeżeli na jakieś ciało zadziałamy jakąś siłą, na przykład pchniemy jakąś kulę, to będzie się siłą bezwładu toczyć, dopóki nie wytraci tej energii, którą jej nadamy. Na przykład jak kula bilardowa na stole bilardowym. Gdy ją uderzamy, ona się toczy, aż napotka jakąś przeszkodę, od niej się odbija, potem od następnej i gdzieś tam podąża, czasem wpada do dziury lub też nie. W naszym życiu jesteśmy poddani prawu duchowemu, tak jak w świecie materialnym wszystko poddane jest prawom fizyki, prawom grawitacji i innym prawom biologii i fizyki. To prawo duchowe, ono w jakimś stopniu określa, dokąd zmierzamy. I to jest tak, że nasze życie kieruje się tam, gdzie właśnie popychają go nasze różne decyzje. To jest to prawo duchowej inercji, czyli nasze życie toczy się tam, podąża tam, gdzie je skierujemy, nadając mu pewną siłę, nadając mu pewien kierunek. Ten kierunek nadajemy poprzez nasze decyzje codzienne, ale nie tylko. Różne ważne i mniej ważne decyzje wpływają na kierunek naszego życia, ale nie tylko. Ten kierunek, w jakim podąża nasze życie, także czasami jest wynikiem każdej chwili modlitwy, chwili pokuty przed Bogiem, chwili momentu, który poświęcamy Bogu, takiej chwili rozmyślaniu, momencie, którym przebaczamy, nadajemy naszemu życiu pewien kierunek. W momencie, kiedy pochylamy się nad biednym, nadajemy naszemu życiu pewien kierunek. W momencie, kiedy staramy się rozumieć drugiego człowieka, nadajemy naszemu życiu pewien kierunek. Czyli innymi słowy, gdy kierujemy się Bożymi standardami, Bożymi wartościami, Bożym prawem, to nadajemy naszemu życiu Boży kierunek. I ono się wtedy kieruje tym prawem duchowym w Bożym kierunku. A kiedy myślimy złością, kiedy nie przebaczamy, kiedy staramy się mścić, zazdrościć, nie rozumieć drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, można mówić o różnych rzeczach, zapominamy o codziennej modlitwie, machamy ręką na pójście w niedzielę do kościoła, nie chcemy pójść na grupę i tak dalej, jest wiele takich małych, drobnych decyzji, które z kolei nadają naszemu życiu inny kierunek. I ono, jak ta kula bilardowa, odbija się od tych różnych naszych decyzji, naszych chwil albo braku tych chwil i podąża tam, gdzie byśmy często bardzo nie chcieli, żeby było. Wniosek z tego jest taki, czasami zadajmy Bogu pytanie, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Dlaczego pewne rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego nie układają się tak, jakbyśmy chcieli? Czasami jest to wynik pewnego procesu, w którym jesteśmy, pewnej ukształtowaniu Bożemu, któremu jesteśmy poddani, ale czasami jest to po prostu wynik właśnie naszych decyzji, albo właśnie tych chwil, albo braku tych chwil, które nadają pożądany kierunek naszemu życiu lub nie. Bóg dał nam wolną wolę. Wierzymy w to. Ja w to bardzo gorąco wierzę. I powiedział, śmierć i życie jest w Twoich rękach, w Twojej decyzji. Jeśli będziesz podejmował decyzje zgodne z moimi standardami, które będą się mi podobać, to Twoje życie będzie szczęśliwe. Jeśli nie, no to ta siła inercji, duchowej inercji, popchnie Twoje życie w złym kierunku. No i czasami potem właśnie bardzo, bardzo żałujemy. Więc dzisiaj, kochani, zachęcam Was, abyśmy stosowali to duchowe prawo, prawo tego duchowego kierunku, abyśmy nadawali naszemu życiu dobry kierunek, abyśmy kierowali się Bożymi standardami i Bożymi zasadami, aby nasze życie mogło się Bogu podobać i mogło być dla nas też szczęśliwe i abyśmy mogli kiedyś na końcu życia powiedzieć, to było dobre życie, to był dobry bój,
popychałem je, starałem się je popychać w dobrym kierunku, aby ta nasza bila naszego życia wpadła w to Boże miejsce, w którym On chce, aby była. To był vlog pastora, kolejny odcinek. Do zobaczenia.